złoto i srebro na pierwszą komunię. Specjalna oferta dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych. W sklepie Jubiler Monika złoto i srebro o 30% taniej. Przyjdź i skorzystaj z wiosennej promocji. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour, Kalisz ulica Poznańska. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź składy budowlane Wesołek. Zwiększ swoje plony. Szeroki wybór nawozów w super cenach. W ofercie także środki ochrony roślin. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Agnieszka Walczak, dzień dobry. W poniedziałek 30 kwietnia zapraszam na magazyn miejski, który zaczynamy skrótem najważniejszych informacji. Chcieli oszukać budżet państwa na miliony złotych. Jednocześnie nastąpiło tutaj wejście do 4 konkretnych lokalizacji. Majówkę czas zacząć. Na majówkę? No myślę, że może jakiś krótki wyjazd gdzieś za miasto. Zapraszam na szczegóły. Linie produkcyjne pracowały pełną parą, kiedy do nielegalnych fabryk papierosów zlokalizowanych m.in. na terenie powiatów Pleszewskiego i Krotoszyńskiego weszli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Służby Celno-Skarbowej. W trakcie akcji przeprowadzonej w kilku miejscach równocześnie mundurowi zabezpieczyli prawie 3 tony papierosów i ponad 48 ton tytoniu. Rynkowa cena zabezpieczonego towaru to ponad 28 milionów złotych. Grupa była rozpracowywana przez kilka miesięcy. Z ustaleń funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji we Wrocławiu wynikało, że produkowane przez nią nielegalne wyroby tytoniowe trafiają do wszystkich krajów Unii Europejskiej. Jednocześnie nastąpiło tutaj wejście do 4 konkretnych lokalizacji. Jedna mieściła się tutaj na terenie powiatu pleszewskiego, druga na terenie powiatu krotoszyńskiego i 2 tutaj na terenie województwa dolno. W efekcie przeszukań zlikwidowano 2 kompletne linie technologiczne do produkcji tytoniu oraz 2 magazyny suszu tytoniowego. Na miejscu zabezpieczono 2,8 miliona sztuk gotowych już papierosów, 17 ton tytoniu do palenia oraz 31 ton suszu tytoniowego. Łączna szacunkowa na tym etapie wartość tego tutaj akurat tytoniu w przypadku wprowadzenia go do obrotu naraziłby Skarb Państwa z tytułu należnego podatku akcyzowego i VAT na straty wynoszące 28 milionów złotych. Na gorącym uczynku w trakcie cięcia tytoniu zatrzymano 4 osoby. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wytwarzaniem wyrobów tytoniowych bez odpowiednich zezwoleń i nieopłacania odpowiednich podatków. 3 osoby trafiły do aresztu. Wobec jednej sąd zastosował dozór policji. Dzień tańca obchodzony jest na całym świecie 29 kwietnia od 36 lat. Z tej okazji z inicjatywy Studium Animatorów Kultury już kilka dni wcześniej spora grupa kaliskich podopiecznych Terpsy Chory przygotowała wspólnie wieczór baletowy w Młodzieżowym Domu Kultury. Dlaczego Międzynarodowy Dzień Tańca przypada 29 kwietnia? To dzień chrztu twórcy nowoczesnego baletu Jeana Georgesa Noverra. Przesłaniem tego święta jest celebrowanie tańca, czerpanie radości z uniwersalnego charakteru tej formy sztuki, przekraczanie granic politycznych, kulturowych, etnicznych oraz łączenie ludzi przy pomocy uniwersalnego języka tańca. W tegorocznym europejskim orędziu, którego autorem jest Ohad Naharin, choreograf i dyrektor artystyczny Bacheva Dance Company, twórca języka ruchowego Gaga, czytamy, że w tańcu chodzi o bycie w chwili, wsłuchanie się w zakres doznań oraz pozwalanie na to, by stało się ono paliwem uczuć, form i treści. Ponadto musimy pamiętać, by tańczyć choć trochę każdego dnia. Lubimy tańczyć, dla nas to jest wielka frajda tak naprawdę każdego dnia, czy w ramach takiego procesu pracy, ćwiczenia, takiej pracy na sali, a szczególnie kiedy możemy wyjść na scenę, stanąć przed publicznością, zaświecić światła i jakoś zarazić publiczność tym, co robimy.
bo bardzo w to wierzymy i dla nas to jest coś takiego, co jest nie tylko sposobem pracy, tylko sposobem na życie. Dominik Kubka z maleńkiego Kokorzyna najpierw myślał o studiowaniu anglistyki, ale miłość do tańca zwyciężyła. Choć dopiero za kilka miesięcy skończy studium animatorów kultury, już wie, gdzie będzie pracował. Odbyłem staż w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu, gdzie dostałem etat. Dlatego swoją najbliższą przyszłość wiążę właśnie z Polskim Teatrem Tańca i pracą tam. Więc myślę, że to zaowocuje naprawdę ogromnym moim własnym rozwojem, takim osobistym, jeżeli chodzi o taniec. Monika Pluta z kolei, choć skończyła studium animatorów kultury w zeszłym roku, to specjalnie przyjechała na Święto Tańca do Kalisza. Obecnie studiuje choreografię i techniki tańca w Łódzkiej Akademii Muzycznej. Oj, studium dało mi bardzo wiele. Właściwie można powiedzieć, że wszystko. Tam się wszystkiego dowiedziałam. Nauczyciele otworzyli mój umysł, przygotowali mnie do mojej dalszej drogi, dali mi warsztat, jak właśnie również zmienili moje myślenie fantastycznie. Zuzanna, studentka studium animatorów kultury, kończąc w tej szkole dwa kierunki, postanowiła zjednoczyć swą miłość do tańca z teatrem. Inaczej się prowadzi zajęcia jakby taneczne, prowadzi się, a inaczej zajęcia teatralne. I też chciałam się właśnie dokształcić w tym i w tym, żeby móc to później połączyć, jakieś takie jakby teatralno-taneczne coś stworzyć na przykład z jakąś grupą. Wielu z tych, którzy przed chwilą byli tancerzami, staje się instruktorami tańca i choreografami, by, tak jak Ewa Paczkowska z MDK, uczyć dzieci i młodzież, czym tak naprawdę jest taniec. To jest również forma sztuki. To, co dzieje się na scenie, sposób, w jaki się poruszają, przemieszczają, jakie obrazy tworzą, jakie emocje na scenie przekazują widowni, to wszystko tworzy taniec. W ramach Dni Tańca swe etiudy i spektakle pokazali nie tylko studenci kierunku tanecznego ze Studium Animatorów Kultury, ale także podopieczni Młodzieżowych Domów Kultury z Kalisza i Ostrowa. Zaproszenie przyjęli również tancerze Strzelaszewski Dance Studio i Music Store z Kalisza. Siatkarki Energii MKS Kalisz przegrały barażową rywalizację z grupą z Legionowa. W niedzielę po raz trzeci uległy tej ekipie 1-3 i marzenia o awansie do Ligi Siatkówki Kobiet muszą na razie odłożyć. Na jak długo, okaże się w najbliższych tygodniach. Po dwóch porażkach na parkiecie w Legionowie Kaliszanki chciały odmienić losy barażowej rywalizacji, grając przed własną publicznością. W niedzielę w arenie wygrały pierwszego seta do 23, jednak w kolejnych musiały uznać wyższość ekstraklasowych rywalek. Tym samym to Legionowianki utrzymały się w lidze siatkówki kobiet, a zawodniczki z Kalisza na awans do elity muszą jeszcze poczekać. Na pewno ten mecz był meczem walki i taki liczyliśmy. Wiedzieliśmy też, że tutaj zespół z Legionowa będzie chciał rozstrzygnąć całą tą rywalizację właśnie tutaj w Kaliszu. My z drugiej strony też chcieliśmy tutaj się zaprezentować dobrze na swoim boisku, przed swoją publicznością i myślę, że ten mecz był taki, że z naszej strony po raz kolejny pokazaliśmy charakter, pokazaliśmy walkę. Siatkarkom Energii MKS, które musiały sobie radzić bez kontuzjowanej Hanny Łukasiewicz, nie można było odmówić determinacji i ambicji. Legionowia z 6 kadrowiczkami w składzie na ten moment okazała się po prostu zbyt silna. Trzeba pamiętać, że to jest jednak zespół, który gra klasę wyżej od nas, tak? No bo są to dziewczyny z ekstraklasy i mimo, że to był zespół, który grał w sumie o spadek, tak, o utrzymanie się w lidze, o wejście, to jednak miały tą przewagę, że grały na tych piłkach, na których grały na Mikasie. My jednak cały sezon byłyśmy na Moltenach i myślę, że było widać, może nie dzisiaj, ale bardziej w meczach w Legionowie. Gra ekstraklasowymi piłkami to jeden z mankamentów systemu barażowego, który faworyzuje drużyny walczące o utrzymanie w LSK. Po spotkaniu zwracał na to uwagę trener Mariusz Wiktorowicz. Mam nadzieję, że ten system, który rozgrywaliśmy, cały ten baraż, to będzie ostatnim systemem w ogóle w rozgrywkach takich, bo zawsze było tak, że Miszk wygrywał, wchodził od razu bezpośrednio do ekstraklasy. Po drugie, my nie przegraliśmy z zespołem z Legionowa, z całym szacunkiem dla tych dziewczyn, też chciały wygrać, pokazały też dobrą siatkówkę, natomiast przegraliśmy też z tym systemem, tak na dobrą sprawę. Niedzielnym meczem Kaliszanki zakończyły sezon, który mimo braku sportowego awansu do ekstraklasy mogą zaliczyć do udanych. Porażka w barażu nie zamyka kaliskiej drużynie drogi do występów w lidze siatkówki kobiet. Z ekstraklasy wycofują się bowiem zespoły, których miejsce mogłyby zająć mistrzynie pierwszej ligi. Wszystko wyjaśni się w najbliższych tygodniach. Nadchodzi długo wyczekiwana majówka. Pogoda jak na razie wymarzona na aktywne spędzanie czasu. Jak pierwsze dni mają zaplanowane Kaliszanie?
Sprawdźmy. Jak będą Państwo spędzać ten weekend majowy? W domu, dlatego że mamy 6-miesięczną córkę i to po Kaliszu pewnie gdzieś pochodzimy. Do parku miejskiego się wybierzemy, zwłaszcza że teraz jak są te weekendy wolne od pracy, to dużo ludzi można spotkać, znajomych. Na majówkę? No myślę, że może jakiś krótki wyjazd gdzieś za miasto może. O, a dokąd? No raczej gdzieś tu bliżej, bo akurat też mam taką pracę, że wtedy nie muszę pracować. Jeśli będzie pogoda, to jakiś spontaniczny wyjazd, a jeśli nie będzie pogody, to nie wiem. Zbliża się majówka, jakie macie plany? Może w sumie to domówki. No, znaczy ja. Trzeba gdzieś wyjechać, do co? A dokąd? Gdzieś nad wodę, jak będzie ładnie. Z bliskimi, znajomymi na pewno, z przyjaciółmi jak najbardziej. Jakieś wyjazdy? Oczywiście, najlepiej w góry albo w nadmorze. Fajnie wyjechać tutaj koło nas do Gołchowa, do parku sobie. No i nie wiem, jest dużo też atrakcji. Park Linowy, nie wiem czy jest już otwarty, nie wiem czy rowery miejskie ruszą, więc się można wybrać już za miasto. No trochę atrakcji jest. Chciałam zapytać, jak będziesz spędzał majówkę? Ucząc się na maturę. To powodzenia. Dziękuję. 60-letnia kobieta trafiła do szpitala po tym, jak zasłabła za kierownicą i uderzyła w mur wiaduktu na ulicy Kresowej w Kaliszu. Auto zaklinowało się w wąskim przesmyku, blokując przejazd. Więcej na ten temat na portalu faktykaliskie.pl. Tam na bieżąco informacje z miasta i regionu. A kolejny magazyn miejski we wtorek o 17.15. Dziękuję za uwagę i zapraszam. Dzisiejszy wieczór z zachmurzeniem całkowitym, ciepło 21 stopni Celsjusza, ciśnienie wyniesie 988 hektopaskali, wiatr umiarkowany z zachodu. W nocy temperatura spadnie do 16 stopni. Wtorek od rana pogodny, później zachmurzy się. Temperatura maksymalna wyniesie 22 stopnie, na barometrach 993 hektopaskale, wiatr słaby z zachodu.